Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Wawica, to jest kolejny ten najwątły odcinek z symulatora OMSI20. Pojedziemy na mapie Bydgoszczy. Miałem tutaj używać autotarcza, ale w sumie okazuje się, że nie będę tego robił. Lepiej ustawić to normalnie w głośności w OBS-ie niż... Gdyby to się samo przyciszało, nie wiem jak. Dzisiaj mi się nie chce i uważam inaczej. No tak powiem, mam nadzieję też, że nie będzie za głośno, może w końcu ten akompaniamy muzyczkę trochę. Odgłośnimy tutaj, ale za to ściszymy OBS-a na 4.7. O. Teraz powinno być dobrze. I tak, dobra, mnie słychać. Więc zajmijmy się grami w tym czasie. Przy uruchomieniu się to sprawdzimy, jak to wszystko się będzie komponować. Dobrze, wszystko się streamuje odpowiednio, nie martwcie się. To. U mnie też się tak przycina. Ustawmy sobie może realną pogodę, nie we Warszawie. Bydgoszczy tu nie mam, niestety. Dobrze, zróbmy to w taki sposób, uruchommy sobie naszego pięknego Ibisa. Witam serdecznie panie Norbercie Kierczako, pan Klon 104. Dziękuję za życzenie powodzenia. YouTube'owy widzę obserwatorzy. Chciałbym przypomnieć oczywiście, że jest to multistream, jak i na platformie Twitch, czyli na platformie YouTube. Jak kto lubi, do wyboru do koloru. Jest on na dwóch platformach jednakowo. Znaczy opóźnienie, różnicy w opóźnieniach nie powinno być. Nie wiem, czy miałem być wsteczny. Włączony. Dobrze, światła dzienne, nie będziemy tu uruchamiać nie wiadomo czego. Dobra, przetestujmy, czy drzwi działają prawidłowo. Nawiewy są załączone. Więc będziemy po malutku ruszać, tak mi się wydaje, nie? Jeszcze trzeba Ibis wpisać minę. My jedziemy na nad Wisłą? Nie ma Riampol. Czemu tak? Do zjazdu. A czemu to nie chce mi się tu Mariam podpisać? Piękne rzeczy. Ciekawe. Aż
profesjonalny youtuber, który nie wycieszał telefonu. Chyba już się przyzwyczailiście do tego, nie? Ritme. Teraz będzie przeciążenie enkodowania procesora, nie? O, dziwne. File not found. A. No to... No, najmniej rara, zanim się ritm otworzy. Dlatego jest ten błąd. W polskim języku oczywiście, a w jakim? Dobrze, to powinny być napisane brygadówki. Tak mi się wydaje. Herold Marian Paul 070 Herold 04. I się wpisuje jako do zajezdu. Ciekawy Hachman. Ciekawe urządzenie, nie powiem. No jest jak nic napisane Marian Pol 04, a to... Ktoś jak tu wpisuje 04, to coś wpisuje jako 00. Nie to... 04, widzicie? No. A tu jest wpisane jako 00. Rozumiem tego urządzenia. Tak, przyszedł czas odjazdu, rozumiem. Idzie co? Autobus nagle dostał drgawek zimny. Pojedziemy sobie z ulicy Wyścigowej na ulicę nad Wisłą za zimę. Za godzinę mamy odjazd dopiero, no cóż. Kierunek wyścigowy. I o 13, i o 19. Teraz będzie się AI ładować pewnie półtorej godziny. Nie, autobus zacznie mieć odruchy. Skaczące, dobrze. Wyruszmy w naszą ciężką podróż. Mieli do przodu i ruszamy. Nawocuję przerwę na posiłek, super. Ale chłopie, żeś podjechał? No panie, nie dostawaj drgawy, jakby ciebie nie wiem. No co się dzieje z tym autobusem? Ja się pytam po raz
50, po 5, jakieś niestworzone rzeczy się dzieją w tym momencie. Nie rozumiem tego symulatora. No i teraz hamulec pod łodzią, on jedzie. Księgowa, przystanek początkowy. Super, że jeszcze nie ten kierunek. Pisałem do tego dziadostwa. 0 jest dobrze. Kierunek na Wisło. Dziękuję, widzę, że... No, otworzymy sobie drzwi. Proszę bardzo. Coś. Cisza nie ma chętnie. Zamykamy drzwi. Ruszamy. Na Mariampu. Nad Wisłą. Znaczy się my jedziemy, nie na Mariampu. Tylko mam nadzieję, że to przecinanie jest tylko tutaj, tak jak to było napisane w tym. Mapie, że tu jest po prostu słaba optymalizacja, nie tej mapy. No jak tutaj przez całą trasę będę miał jechać, to ja dziękuję. No i zielony jak miło. Wydrożdż średnio, wydrożdż. Średnio wydrożdż jestem raz na... miesiąc. Więc no cóż. Bordońska wyścigowa. Witamy. Nie wiem jeszcze kawałeczek, czy trzeba tu podjechać raczej. Jesteśmy i oto jest pytanie. Tu ktoś w ogóle będzie chciał siadać do tej jazdy nad Wisłą, czy nie? No i co się stało z tymi drzwiami teraz? No bo już się bałem, że się czy nie chcą. No. Ci ludzie raczej nie idą tego sobie, żeby wsiąść, nie? Ciekawe elementy się dzieją, powiem wam tak. Następny przystanek. Fornońska, Sporna. Dawno mi się do gąsi nie przycinało, powiem wam. Nie wiem, czy to jest spowodowane Solarisem, czy jest to spowodowane z tym, że ta mapa ma tyle dedykowanych obiektów. Czy OBS po prostu zżera tyle procesora, że... My jedziemy na Nadwisłą, jak to linia 70. Piszemy, to może jeszcze. Tak, może nie wiem, co się tu nie łapie, czy co? No bo powinno łapać, nie? Uwaga, drzwi się zamykają. My tu prosto jedziemy. Dobrze, to jedziemy prosto w takim razie. Wciskamy gaz i lecimy. Następny przystanek. Fordońska, Sochaczewska. No na Fordonie ładnie jest. Droga na Ikea, nie? O, jest reklama Ikei, nie?
Reklama AJ nie Decathlonu. No w sumie no tu raz jest IKEA, raz Decathlon reklama. Niedalekich odstępach od siebie. Nie no, widoki ładne, no oprócz tego, że tu nie wiem, trochę zalane jest. Nie, to nie zalane, to jest beton. Ciekawy element krajobrazu. Tak może bym powiedział? I te przecinki, nie wiem, też są bardzo ciekawym elementem. A tu niby jest przystanek, którego nie ma. No, pokazuję, że będę jechać. Ordońska, Sochaczewska. Jadę, nie? A nie, to śnieg jest. A pozostałości po śniegu, albo mapa realna. Ten znaczy się pogoda, nie? No, w sumie racja. W Warszawie by tak... Fordońska, Sochaczewska. Mogło być. O, pani będzie chciała wsiadać? Nie, pani sobie tak stoi i udaje, że chce wsiadać, a otworzymy drzwi. Uwaga, drzwi się zamykają. No nie wiem, ciekawy element rozgrywki, że nie chce wsiadać, nie? Następny przystanek. Fordońska Wiślana. Fordońska Wiślana? To pojedźmy sobie. Pomalutku, pomalutku, nie? Nie ma co się śpieszyć też. Takich gier jak OMCA 2 czy American Truck Simulator nie będzie live'ów na kamerkach. Ale co mogę powiedzieć? O. Jestem inaczej ustawiony pod względem kierownicy, mikrofonu i takich elementów. No i niestety... O, kiepsko by mnie było widać, o tak powiem, na tej kamerce. Nie wiem, albo ja mam coś nie tak, albo ci ludzie po prostu nie chcą wsiadać. Nie wiem, ciężko mi jest to określić, naprawdę. Jadę pustym autobusem przez... Następny przystanek. Fordońska, Łowicka. Linia 700, wariant 701. No by się zredował według tego, co tam było na kartach napisane. Tym rytmem. Nie wiem. Nie wiem, nie pytajcie mi się. No ja jadę. To, że ludzie nie chcą siadać, to już nie moja wina, nie? Autobus sobie skacze jak chce. Nie wiem, chyba fikcyjny Szczecin jakoś lepszy jest dla mnie do nagrywania. No, chciałem jakąś odskocznię wprowadzić, nie? O, jak pięknie, ładnie. O, ten to nie wiem, co robi. Nie. Achmed, czemu stoisz tak sam na środku drogi? Fordońska, Łowicka. Profesjonalny youtuber telefonu cały czas mnie wyciszał, no super. No, ja podczas jazdy się używa telefonu. No wiecie, bezpieczeństwo i te sprawy. No właśnie nie chcę wsiadać do autobusu. Drzwi się zamykają. No cóż, jedziemy dalej. Sobie wyjeżdżamy na wtoczki. Następny przystanek. Fordońska, Traktorzystów.
się minutka opóźnienia, ale to cię tam sobie na spokojnie, nie wiem, odradzenie rozpatrzy. No jest się patrzeć, ale mówią, że jest podobno realny. Więc no, może dlatego to ciasno, że luźno. W ogóle samochody nie jeżdżą. Na tej drodze jest dosyć duży ruch. Co, ludzie sobie chodzą po chodniku, ale nikt nie chce wsiadać. Ciekawy element na pewno. No i no mapa jako mapa jest naprawdę ładnie wykonana. W miarę realnie. Nawet nie w miarę, bardzo realnie, bo... No, Fordońska wygląda, no tak jak to widzicie, nie? Tylko autobus tam tak... Nie udaje, że nie wiem... No, nie udaje... Teraz też ciekawa rzecz się stała. Autobus lubił bieg. To ja tyle mam robić, mam się zatrzymać. Ruszę teraz normalnie, czy? Nie wiem. Nie. Nie potrafię wyjść tego w słowo, nie? To by z ziół postanowił, nie wiem. Że sobie bieć zrzuci. Tak. Nikt. Jakieś światło? No zielone nawet, patrzcie. Żółte, dobra, przejedzie. Teraz już nie wiem, gdzie będziemy jechać, bo ja nie w takich osiedlach nie żyję. Nigdy nie wjeżdżają w takie. Jeżdżąc po Bydgoszczy, nie? No teraz trochę będzie skoczył po dziury, ale na też bez przesady, że aż tak. Co mi z tego, że uniwersytet? Jak autobus pusty. No cóż, jak pusty to pusty. Wyjeżdżamy z zatoczki. Spowalniacze przed przejściem na pieszych. Na drodze, tylko na drodze. Takie wyboje, że... Dobrze, ale mam odpowiednią bramkę ustawioną przy mikrofonie, żeby słyszeć kierownicy, więc... Jest bardzo dobrze pod tym względem, nie? Nie możecie zdecydować pod odcinkami, czy chcecie oglądać OMSI na tym kanale. No cóż, jeżeli celu nowego się nie osiągnie tego, co jest podane, to no niestety raczej OMSI nie będzie działać. Możliwe, że tamtym, co jest z tego, będzie działać o wiele płynniej. No mówię, możliwe tylko, nie?
Jak mi się wydaje, że jest to naprawdę tym spowodowane, ale może mi się tylko wydawać. Tym bardziej, że pasażerowie nie chcą siadać, jak to po prostu bywa, nie? Skąd jest chwilą uwaga, drzwi się zamykają. Zapraszam do wypowiedzi w komentarzach na ten temat. Jeśli ktoś wie, oczywiście. Chęcią poczytam, poodpowiadam trochę. No ja wiem akurat, ale możemy nie wiedzieć. Możecie wypowiadać się w komentarzu. Albo na czacie na transmisji na żywo, nie? Zapraszam serdecznie. O, autobus ze Skacz. I przez to wjeżdża w pole. Nie wiem. Nie wiem, czemu to się dzieje po prostu. Nie wiem, na ile autobus idzie na spacer i zamierza strzelać. Omsi. Akademicka, igrzyskowa. To jest po prostu Omsi. W żadnej innej grze nic nie skacze, tylko w Omsi. Będzie jakiś jeden pasażer chętny? Nie. Obrażam się na nim. Normalnie się na nich obrażam. Następny przystanek. Alfa Kleberga. O, wjeżdżamy na ładną drogę, na rondzie, ja, więc sobie możemy wjechać. Na jakiś mały ruch, jak na piątek o godzinie 13:34. No, nawet chłop sobie na przejściu dla pieszych przechodził. Pięknie. Andersa Kleberga. Nie, tutaj to mnie już nie było. Najdroższy. No oczywiście, że nie chcę siadać, bo... Po co? Ciekawe. Generała Andersa Wianka. Autobus jedzie. Pełny czy pusty, tak jak mój? O nie, o dziwo, kogoś tam wiózł w sobie. Tego co widziałem, o mnie ci. Nie wiem, czy ja im źle staję na przystankach, czy co? No już nie wiem. Z tymi autobusami jeżdżą po takiej dziurze, a ja współczuję tym kierowcom i w ogóle tym autobusom.
Dla autobusów pewnie nie jest to nic przyjemnego, jazdy po takich dziurach. Obstawiałbym to. A w ogóle jak nie słychać porównania co do symulatora, no powinno być dobrze, tak mi się uda. No. No i to wiecie, to tylko mi się wydaje. A jak jest, to nie wiem, bo nikt tego nie napisze na czacie, nie? No. No i niestety te streamy wyglądają. Bo może ktoś zechce łaskawie wsiąść do autobusu. Zobaczymy. Ja również. Cisza. No cóż, jedziemy dalej. Następny przystanek. Andersa, wyzwolenia. O, już ten dziut nie ma, więc nie powinien już skakać. A teraz podskoczył, no nie wiem czym. Już omijam te dziury, a on i tak sobie. Najbardziej mi jest szkoda tego, że nikt nie chce ze mną jechać, nie? Nie wiem, czy się boją od razu, jak widzą ten autobus, ja mam się rozkoczyć. Andersa, wyzwolenia. Ja też bym się bał, jakbym widział taki autobus, co sobie nie wiem, skacze. Czyżbym wjeżdżał jakieś większe załadowania? Nie wiem. Mi się wydawało, że coś gorzej symulator zaczął chodzić. Następny przystanek. Piłsudskiego. Swobodna. Nie no, to był ciekawy element podróży dzisiejszej. No tam też coś ktoś jedzie w autobusie. Nie, tak to być, co to nie będzie. A nie, przeciw się pan, bo jesteś zdecydowanie za głośno w porównaniu do mojego głosu. Na drzem. Też nikt nie wsiada. Miło mi bardzo. Jedziemy na następny przystanek. Niby przegubowe autobusy to mają jeździć w tygodniu, ale nie. Coś mało oblężone ta linia po pustu. Następny przystanek. Nad Wisłą. Koniec trasy. O, już koniec. Miło.
nad Wisłą. Koniec trasy. No cóż, dojechaliśmy.